Był taki moment na początku wczorajszej konferencji Apple, gdzie mimowolnie poderwałem się lekko z fotela i pomyślałem, a jednak, są nowości, są innowacje. Jakoś tak dałem się uwieść tej opowieści, czekając w napięciu na kolejne uniesienia. Czas słodko mijał i potem na końcu było już tylko to. Thank you for joining us. Have a great day. No dobra, ale od początku. Konferencja otwarł rzewny film, który miał wjechać nam do głowy i sprawić, że nie tylko kupimy nowego Apple Watcha i iPhone'a, ale po wszystkim przytulimy mocno sprzedawcę. Oczywiście chodziło o to, że wszystkie postacie z filmu obchodzące urodziny żyją dzięki temu, że ich iPhone w porę zawiadomił służby ratunkowe albo że Apple Watch wykrył nieregularne bicie serca. Zresztą ta sentymentalna nuta była grana dokładnie rok temu i wygląda na to, że speco od marketingu musieli mieć wtedy powody do zadowolenia, skoro ją powtórzyli. A równie zadowolony z siebie był jak zawsze złotousty Tim Cook, który przywitał nas radosnym uśmiechem. Miałem nawet wrażenie, że gdzieś tam za jednym z drzew ukrywał się sam Tinky Winky, a na słońcu malowała się buzia dziecka, ale nieważne. Najpierw było szybkie chwalonko, że mamy super Maca Studio, Maca Pro i MacBooka i że światowi tech youtuberzy je chwalą w recenzjach, no i do tego szybka wzmianka o Apple Vision Pro, że też pierwsi użytkownicy chwalą i świata poza nim nie widzą, co w sumie może być prawdą. No ale ucieszyłem się, bo Tim Cook wygadał się, że będzie nowy sezon The Morning Show, więc będzie trzeba odświeżyć subskrypcję Apple TV. No i jak już się zrobiło odpowiedni grunt pod te wszystkie gorące premiery, jak już się jasno dało do zrozumienia, że te królicze uszy wystające z kapelusza to prawdziwy królik, no to zaczął się na dobre pokaz magicznych sztuczek marketingowych. Tim rzekł, dobra Jeff, zacznij ten swój spacerek po molo i nawijaj o naszym zegarku. Pamiętaj tylko o mruganiu i otwartej postawie ciała. No to jedziesz. I tak oto poznajemy kolejną generację Apple Watcha, który posiada nowy, jeszcze wydajniejszy procesor S9, bateria wystarcza na dzień pracy, czyli najpewniej nic w niej nie zmieniono, no i do tego pojawia się asystentka Siri, która ma być kimś w rodzaju trenera personalnego, bo ma ona odpowiadać na wszystkie ważne pytania związane ze zdrowiem, czyli Siri, jak spałem wczoraj? Siri, jak myślisz? Ważę dzisiaj dużo? Siri, opiszesz mnie w trzech słowach? Siri, jaki jest sens życia? Siri, co zrobić, żeby zagłosować poza miejscem zamieszkania? A propos, ważny apel, idźcie na wybory w październiku. Potem pojawia się funkcja lokalizowania iPhone'a, połączenie z HomePodem, ekran o szczytowej jasności 2000 nitów, nowe kolory obudów, paski i już miałem zacząć ziewać, kiedy nagle pojawiło się to. See you later. Okay, bye. Serio, możecie się ze mnie śmiać, ale autentycznie pomyślałem sobie, wow, no wreszcie coś nowego, niespodziewanego, a to dopiero pierwszy produkt i jakoś tak nabrałem ochoty na więcej i już w myślach przepraszałem Apple, że byłem ostatnio dla nich taki złośliwy. Funkcja Double Tap ma polegać na tym, że od teraz, kiedy stukniecie dwa razy palcem wskazującym i kciukiem o siebie, oczywiście ręką, na której macie założonego Apple Watcha, to za pomocą super żyroskopów i procesorów będziecie mogli właśnie w ten sposób odbierać połączenia, wstrzymać muzykę albo alarm. No fajny gadżet. Niestety, jak się potem okazało, było to zagranie w stylu dynamiczna wyspa, czyli zrób jedną funkcję, o której wszyscy będą mówić i która przysporzy ci darmowej reklamy. Chyba właśnie dałem się złapać. No bo potem już było tylko o ekologii, o tym, że Apple chce być neutralne węglowo do 2030 roku. Wjechał ten film z Matką Ziemią, która robi coś w rodzaju audytu i sprawdza, czy firma wywiązuje się ze swoich ekologicznych deklaracji. Patrzyłem na to jak na swoje stare zdjęcie, na którym uwieczniono mnie jako DJ-a na klasowej dyskotece, siedzącego w skupieniu za komputerem. Miałem jeszcze na sobie słuchawki i trzymałem mikrofon, który był
dołączany do interaktywnego kursu języka angielskiego. No nieważne, niedowierzanie i zażenowanie. O tych uczuciach mówię jakby co. Nowy Apple Watch został ogłoszony jako pierwszy produkt, przy produkcji którego do atmosfery nie trafia nawet gram CO2, więc jest to doskonała okazja, by uczcić to nowym logo na opakowaniach. Do tego nowe ekopaski, współpraca z Hermes, Nike i tyle. Cena? Startujemy od 2249 zł. Pora na Apple Watch Ultra 2. No i tutaj zostały podane nam sole trzeźwiące w małej, ale silnej porcji. Rok temu był Apple Watch Ultra, wszyscy dzięki niemu zdobyli szczyty, głębiny i w ogóle, więc w tym roku dostaniecie nową cyfrową tarczę, kilka nowych parametrów dla biegaczy i rowerzystów, jeszcze jaśniejszy ekran, nowe opaski, tutaj też będziecie mogli sobie stuknąć palcami i tyle. Bateria w normalnym trybie 36 godzin, 72 godziny w trybie oszczędzania energii. Ten komunikat był zawarty w jednym zdaniu i podanym na jednym tchu z innymi, żeby nie było, że nikt nie powiedział, ale żeby też specjalnie się na tym nie skupiać. Powiedzieć, że poczułem zawód, to tak jakby nic nie powiedzieć. Poczułem się znowu jak dziecko, które przegląda siatki z zakupami i nie znajduje w nich swoich ulubionych chipsów. Apple Watch Ultra ponownie występuje w jednym wariancie i został wyceniony na 4499 zł. W przypadku iPhone'a 15 byłem spokojny i wiedziałem tak na intuicję, co będzie. To jest tak, jakby cię ktoś zapytał, jak twoim zdaniem wyglądała matka Donalda Trumpa, a ty mimo, że jej nie kojarzysz, to i tak doskonale wiesz, jak mogła wyglądać. Zgodnie z przeciekami i własną intuicją dowiedziałem się, że po pierwsze, nowy iPhone jest jeszcze lepszy i jeszcze bardziej niewiarygodny. Linia podstawowych 15 otrzymała dynamiczną wyspę i od teraz każdy będzie mógł śledzić na niej trasę dostawcy pizzy i jednocześnie podglądać wyniki ulubionego meczu. Tradycyjnie telefon będzie występować w dwóch rozmiarach, ekrany będą osiągać szczytową jasność 2000 nitów, dostajemy w spadku po ubiegłorocznym modelu Pro procesor A16 oraz główny aparat 48 megapikseli, no i co za tym idzie, użytkownicy podstawowych 15 będą mogli wreszcie mieć namiastkę optycznego powiększania i od teraz zobaczą trzy opcje do wyboru w aplikacji aparatu. Oczywiście to powiększenie będzie cyfrowe, ale kto by się tym przejmował? Do tego klasyczne opowieści o HDR-ze, super możliwościach w ciemnych scenariach, nowy algorytm dla głębi ostrości, no generalnie nic nowego i porywającego. Równie klasycznie brak konkretnych informacji o baterii, poza tym, że bateria ma wytrzymać dzień. Zero informacji o odświeżaniu ekranu, więc wiadomo. Potem wymieniono w sumie dwie fajne funkcje na osłodę, czyli nowy chip, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze precyzyjniej lokalizować innych użytkowników iPhone'a. Kiedy na przykład zgubicie się w trakcie wakacji na arabskim targu pośród dywanów i rzemykowych sandałów, zaprezentowano również nową jakość rozmów i możliwość wycięcia dźwięków otoczenia. Chętnie przetestuję, bo jestem ciekaw tej funkcji. Wspomniano również o tym, że jak teraz kupicie coś z gamy iPhone'a 14 albo 15, to otrzymacie dwuletni dostęp do satelitarnego systemu SOS oraz Roadside Assistance, który wspiera użytkownika w trakcie awarii pojazdu. Bez wchodzenia w szczegóły powiem tylko, że przyda się to, jeśli planujecie podróż po bezdrożach w USA, bo jeśli złapiecie gumę, przejeżdżając na przykład przez miejscowość Klewki, to aplikacja nie zadziała. No i oczywiście doczekaliśmy się portu USB-C, bo nagle okazało się, że to uniwersalny port dla większości urządzeń, ale dobra wiadomość jest taka, że również port USB-C zawędrował do AirPodsów Pro 2, które przy okazji będziecie mogli podładować za pomocą iPhone'a, kiedy oba te urządzenia połączycie przewodem. USB-C pojawi się także w wersji przewodowej AirPodsów, no i tak jak plotkowano, prędkość tego portu została ograniczona i obsługuje on prędkości na poziomie USB 2.0. Jeśli chodzi o akcesoria, to potwierdziło się, że Apple rezygnuje ze skórzanych case'ów i skręca w stronę wszystkiego, co można pozyskać drogą recyklingu. Zresztą iPhone 15 to być może odkurzony i pomalowany iPhone 13. Kto go tam wie? Wiemy natomiast to, że aktualnie iPhone 15 to taki już prawie iPhone 14 Pro, tylko bez dodatkowego aparatu. Weźcie to, skumajcie.
Albo nie próbujcie tego skumać. Zgodnie z hasłem reklamowym na polskiej stronie Apple, iPhone 15 został spuentowany hasłem zachwytologia. Czyli krótko mówiąc, nie myślcie za dużo, po prostu się zachwycajcie. Ceny iPhone'a 15 startują od 4699 zł za podstawowy wariant wersji 128 GB i 5299 zł za iPhone'a 15 Plus wersji 128 GB. No i wreszcie główny bohater wydarzenia, czyli iPhone'y z linii Pro. Gdybym miał to podsumować jak nie ja, czyli jednym słowem, to powiedziałbym tytan. To był solidny fragment prezentacji, gdzie tematem numer jeden był oczywiście tytan, z którego zostały zrobione nowe iPhone'y Pro. Jest premium, jest mocny, a zarazem lekki, do tego fajne, matowe, szczotkowane wykończenie. Podoba mi się. Dużo lepsze niż błyszczące ramki w 14 Pro, kolor naturalny tytan podoba mi się również, fajnie to wygląda. Są też trzy inne kolory, ale ten naturalny tytan robi robotę. Tytan. Już się zaczynałem bać, że na tytanie poprzestaniemy, ale zapomniałem przecież, że kształty nowego Pro są bardziej obłe, a poza tym jest coś jeszcze. Przycisk akcji. Tak jak już wcześniej wiedzieliśmy, klasyczny suwak ściszania zostanie tutaj zastąpiony przyciskiem, który będzie pełnił dodatkowe funkcje. Jak będziecie chcieli na przykład pobawić się w agenta Coopera z miasteczka Twin Peaks, to od teraz wystarczy, że wciśniecie przycisk akcji i będziecie mogli nagrać się na szybko na dyktafon. Swoją drogą, jakich czasów dożyliśmy, że przycisk na obudowie telefonu ma swój osobny fragment w trakcie prezentacji i jest traktowany z zachwytem i niedowierzaniem, jak trzecia dziurka w nosie, że innych porównań Wam oszczędzę. Potem nawijanko o ekranie ProMotion XDR i przechodzimy do procesora A17. I tu zaskoczenie, bo jest to procesor A17 Pro. Ciekawe, czy podstawowa 16 za rok będzie miała A17 Pro, czy zwykły A17. Technologia 3 nanometrowa, 19 bilionów tranzystorów, 35 trylionów operacji na sekundę, ale to wszystko jakoś nic nikomu nie mówi, więc trzeba było to jakoś nam zobrazować. Na przykład czymś, co może być wymagające samo w sobie, a kiedy będzie dostępne w smartfonie, no to rozwali wszystkim głowy i nagle kogoś olśniło. Po co kolejny raz z rzędu mamy opowiadać ludziom, że znowu wyprzedziliśmy konkurencję, że nasz procesor jest super szybki, że CPU, GPU i nie wiadomo co jeszcze. Dajmy im przykład tego, jak wydajna jest to jednostka. No i wybór był oczywisty. Idźmy w gry. I tak oto w 2023 roku Apple anonsuje swoją ekspansję do świata gier mobilnych, w którym ma zamiar wbić flagę z napisem Ray Tracing. Gdybyście nie kojarzyli tematu, to szybko dopowiem, że chodzi o śledzenie odbić od powierzchni, czyli nie dość, że mamy gry na telefon z zaawansowaną grafiką, to w dodatku otrzymujemy coś, czym do tej pory cieszyli się użytkownicy konsol albo dopasionych pecetów, czyli tymi wszystkimi refleksami na kałużach, ścianach, oknach, które wpływają na podniesienie realizmu w grach. Dla mnie spoko wieści, chociaż i tak pozostanę raczej graczem konsolowym, natomiast zastanawiam się, czy Apple planuje w przyszłości zdominować rynek handheldów pokroju Steam Decka, czy po prostu pręży muskuły, ale na grach specjalnie mu nie zależy. Czas pokaże, może doczekamy się jakiegoś ekskluzywnego tytułu na iPhone'a. Brzmi dziwnie, ale jest to realne. No i ostatnia sprawa, aparaty. I tutaj właściwie nie było zaskoczenia. Tak jak przewidywano, główna jednostka to nadal 48 megapikseli. Nowe algorytmy w interfejsie aparatu pojawią się ogniskowe, co by było bardziej pro. No nic, czego byśmy już tutaj nie znali lub nie podejrzewali. I tak jak mogliśmy się spodziewać, w tym roku model Pro Max to nie tylko większy ekran i bateria, ale również bardziej zaawansowany teleobiektyw, który da nam 5-krotne powiększenie optyczne. Pro Max od teraz ma być uniwersalnym narzędziem dla fotografów i filmowców, które pokrywa bardzo szeroki zakres ogniskowych. Oczywiście w zestawie otrzymamy ten sam przewód, który będzie dostępny dla podstawowych 15, więc jeśli będziecie chcieli przesłać zdjęcia robione w formacie RAW albo wideo w formacie ProRes, no to będziecie musieli zaopatrzyć się w coś lepszego. Szczególnie, że tutejszy port USB-C ma umożliwiać wysokie prędkości i nawet nagrywanie filmu w surowym formacie bezpośrednio na zewnętrzny dysk.
Z innych zmian należy wymienić nagrywanie w ProResie w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Nowy Pro spełnia globalny standard Academy Color Encoding System i wreszcie daje możliwość tworzenia wideo przestrzennego, które będzie można skonsumować za pomocą Apple Vision Pro. To ostatnie w szczególności na pewno nam się przyda. Mniejszy z modeli Pro jest tańszy od poprzednika. Za podstawowy model zapłacimy 5999 zł, czyli o 500 zł mniej niż trzeba było zapłacić za iPhone'a 14 Pro w ubiegłym roku. I nowy iPhone 15 Pro startuje od pojemności 128 GB. Podstawowa wersja iPhone'a 15 Pro Max ma 256 GB pamięci i kosztuje 7199 zł, czyli tyle, ile iPhone 14 Pro Max w wersji 128 GB. Podsumowując, gdybyśmy mieli skupić się wyłącznie na konkretach i nowych rzeczach, to byłyby to. Mamy nowego Apple Watcha z jaśniejszym ekranem i gestem Double Tap, Apple Watch Ultra z jaśniejszym ekranem, gestem Double Tap i chciałbym podać jakąś trzecią rzecz, ale niestety jej nie ma. iPhone 15 i 15 Plus, dynamiczna wyspa, jaśniejszy ekran USB-C, procek i główny aparat z 14 Pro. iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, tytan, tytan, tytan i potem przycisk akcji, nowy procesor A17 Pro do refleksów w grach, wideo przestrzenne, USB-C, pięciokrotne powiększenie optyczne w modelu Max, i chyba nic więcej nie muszę dodawać. Zostawiam teraz Was z Waszymi myślami.